Cześć, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję myszki Siem Storm Reaper, czyli pierwszego gadżetu z serii Aluminium, który tutaj testowaliśmy. Rozpakowanie widzieliście już wszystkie, teraz zabieramy się już za konkretne recenzje. Na pierwszy ogień idzie właśnie Siem Storm Reaper. Myszka kosztująca około 260 zł. Jest to myszka laserowa o sensorze Avago 9800. Maksymalne jej DPI to 8200, czyli naprawdę dużo. Myślę, że bez problemu zadowoli także najbardziej wymagających graczy, jeśli chodzi o wartość sensora. Myszka, jak to każdy sprzęt dla graczy, wyposażona jest w kabel w oplocie zabezpieczony solidnie 1,8 m, zakończony wtykiem USB. Jak widzicie, myszka jest też naprawdę spora. Jest i wysoka, i długa, i szeroka, dlatego idealna dla graczy o dużych dłoniach. Dłoń leży na niej naprawdę fajnie, jest profilowana pod gracza praworęcznego. Jeśli chodzi o przyciski, zobaczcie, mamy przycisk lewy i prawy, które pracują tak. W miarę kulturalnie, w miarę cicho. Rolka, zobaczcie, jest duża, szeroka, jest wykonana z aluminium. Ma takie chropowania, dzięki czemu palec się nie ślizga, bardzo dobrze leży i rolka chodzi z oporem. Robi wrażenie takiej ciężkiej, dlatego używa się jej dość specyficznie. Trzeba się do niej kilka dni przyzwyczaić. Jak też widzicie, dość sporo wystaje. Ale jak już przyzwyczajmy się do tej rolki, korzysta się z niej naprawdę przyzwoicie. Jak słyszycie, klika dość cicho. A poniżej niej mamy umiejscowione dwa przyciski dodatkowe, również cichutkie. Konfigurowalne. Po boku pod kciukiem mamy dwa przyciski takie bardziej standardowe oraz taki fajnie nietypowy przycisk, który możemy użytkować tak końcówką kciuka. Jest dość fajnie dopasowany, ponieważ do tych przycisków mamy niezły dostęp, jeśli dłoń leży. Natomiast do tego sięgamy też końcówką kciuka. Przy okazji przycisków warto dodać, że po pierwsze są wszystkie konfigurowalne, a po drugie wyposażone są w przełączniki firmy Omron, czyli bardzo dobrej jakości przełączniki, wytrzymujące aż 5 milionów klików. Jest to naprawdę sporo. Jak widzieliście, wszystkie chodzą dość cicho. Myszka profilowana pod gracza praworęcznego typowo, lekko nieregularna kształtem, prawy przycisk wystaje troszeczkę bardziej. Mamy tutaj taką półeczkę, gdzie kciuk może sobie spoczywać. Z tej strony mamy także delikatne wyprofilowanie i profil myszki jest delikatnie opadający na stronę prawą. Z przodu mamy podświetlenie oraz też tutaj mamy podświetlenie pomiędzy obudową myszki a elementem aluminiowym. Za chwilkę powiem Wam o podświetleniu, natomiast zatrzymajmy się na chwilę przy elemencie aluminiowym. Jest to taka dość duża powierzchnia, która styka się bezpośrednio z dłonią. Jest to, moi drodzy, swoisty rodzaj pasywnego chłodzenia, ponieważ jeśli mamy wyłączony komputer, to ten metal jest naprawdę chłodny i z początku, jak sobie gramy, to naprawdę zapewnia fajne pasywne chłodzenie dłoni. Dłoń przez to po prostu się nie poci. Jeśli pogramy dłużej, pół godziny lub jeszcze dłużej, no zaczyna przejmować ciepło ręki, już nie jest taki chłodny, czasami wręcz robi się odrobinkę ciepły. Ale z początku uczucie jest naprawdę fajne i na samym tym elemencie widzimy wygrawerowane logo Siem Storma. Element jest zdejmowalny. Nie mam jeszcze informacji, czy można w jakiś sposób zamówić sobie taką płytkę, na przykład z jakimś własnym logo, z własnym napisem. Prawdopodobnie będzie taka opcja, dowiem się tego jeszcze dla Was i na pewno ten temat gdzieś się pojawi albo na Facebooku, albo na forum. Tam dowiecie się nowszych informacji na temat tej myszki. Wracając do podświetlenia, zobaczcie, w tej chwili mamy pulsujące, jest to białe światło, dwa takie reflektory z przodu oraz podświetlenie tutaj, tak jak już mówiłem. W tej chwili jest to pulsacja i jest to najjaśniejsze światło. Zobaczcie sobie przez chwilę, jak to wygląda, kiedy troszeczkę przygasimy. Jeszcze może tutaj, o, proszę bardzo. W tej chwili widzicie, jak myszka rzuca poświatę na podkładkę. Świecenie jest naprawdę dość intensywne. Natomiast przy pomocy oprogramowania możemy to sobie skonfigurować albo możemy wyłączyć całkowicie. Możemy też ustawić na tryb stałego podświetlenia bądź tryb Rapid Fire. Wygląda on tak, że po prostu wraz z przyciskaniem przycisków myszki to podświetlenie pulsuje. Zobaczcie. Czyli po prostu grając to nam będzie
w rytm naszej gry sobie pulsowało. Zobaczmy jeszcze te z przodu. Może ją podniosę. No i poza tym mamy też kilka trybów jasności. W tej chwili mamy 100%. Mamy też 80, 60, 40, 20. Pokażę Wam takie najniższe ustawienie. Wygląda to wtedy tak. Jest tylko delikatnie podświetlone. Mamy też ustawienia pośrednie 40, 60 na 60. Wygląda to w ten sposób. I wracamy do najjaśniejszego. Tak więc, moi drodzy, w sumie mamy 8 przycisków, wszystkie konfigurowalne. Bardzo fajne, dość przejrzyste oprogramowanie. 128 KB wbudowanej pamięci, dzięki temu wszystkie ustawienia są oczywiście zapamiętane. No i rzućmy jeszcze okiem na oprogramowanie myszki SIEM Storm Reaper. W zakładce Main możemy nadać funkcję wszystkim 8 przyciskom myszki. Zestawy funkcji możemy zaprogramować dla trzech niezależnych profili graczy. Do dyspozycji mamy bardzo różne funkcje: funkcje multimedialne, funkcje makr czy funkcje Windowsowe. Zakładka Advanced pozwala nam przede wszystkim skonfigurować DPI myszki. Są to aż 4 wartości. Ustawiamy tu także częstotliwość próbkowania oraz jasność podświetlenia myszki. Jak to w myszce dla graczy, bez problemu możemy nagrać kombinacje makr i zapisać je. I jeszcze test na częstotliwość próbkowania. Wartość 1000 Hz myszka osiągała bez żadnego problemu. Tak więc, moi drodzy, podsumowując, SIEM Storm Reaper, pomimo takiej dość wysokiej ceny 260 zł, chociaż z drugiej strony nie jest to aż taka wysoka jak na dobrej jakości myszkę laserową, ale pomimo tego, że trzeba wydać ponad 200 zł, jest naprawdę bardzo fajną myszką, ponieważ jest duża, ma aż 8 przycisków, w tym taki nietypowy przycisk jeszcze dodatkowy z boku, ma fajną aluminiową taką płytkę, która chłodzi naszą dłoń, przynajmniej przez część zabawy. Fajną, dużą rolkę, jest dość ciężka, jak dla mnie waga była idealna, nie była ani za ciężka, ani za lekka, bardzo dobrze się prowadziła, ma naprawdę niezłe ślizgacze, oczywiście bardzo precyzyjny, dokładny, szybki sensor, komunikuje się z komputerem z opóźnieniem 1 milisekundy, czyli takim bardzo, bardzo przyzwoitym. Praktycznie te nasze reakcje są natychmiastowe, dlatego jeśli szukacie dużej myszki, wygodnej myszki wyprofilowanej pod gracza praworęcznego z wieloma przyciskami o nietuzinkowym wyglądzie, ponieważ mało mamy myszek, w których są prawdziwe aluminiowe elementy. Ta myszka też przede wszystkim robi wrażenie niezwykle solidnej. Dlatego myślę, że jeśli się na nią zdecydujecie, posłuży Wam naprawdę długi, długi czas. No cóż, ze swojej strony powiem, że naprawdę ciekawa propozycja, a pozostałe informacje, dokładne szczegóły techniczne, wrażenia z gier itd. znajdziecie oczywiście w pełnej recenzji na portalu wideotesty.pl. Zapraszam Was do wchodzenia serdecznie do tej recenzji, a także na nasze forum, gdzie możecie podyskutować o tej myszce, o innych sprzętach gamingowych, o komputerach i na wiele, wiele innych tematów. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!